Proszę Państwa, nie ma to jak przyjemnie spędzić imieniny. 13 listopada, jak Państwo wiecie, wypadają imieniny Stanisława i to właśnie moje imieniny. No i z tej okazji wszyscy zadbali o to, żeby dostarczyć mi jakichś prezentów. I intelektualiści, ale również i moi sympatycy, z których część jest intelektualistami, część nie. Otóż intelektualiści na imieniny, w przeddzień imienin, przepraszam, 12 listopada, wystosowali ostry protest przeciwko mojej działalności, nazywając ją kłamstwem i barbarzyństwem. Dlatego, że w tygodniku Głos Katolicki wychodzącym w Paryżu napisałem w felietonie Poczet Tumanistów, że pan profesor Jerzy Kłoczowski z Lublina jest podejrzewany o to, iż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Historyk. Intelektualiści bardzo ostro zaprotestowali przeciwko temu, jak to nazwali, pomówieniu kłamliwemu, no i to nazwali to aktem barbarzyństwa, przy okazji awansując mnie na funkcję pierwszego barbarzyńcy III Rzeczypospolitej. Nie wymagam, nie mam takich ambicji, chętnie ustąpię godniejszej osobie. No i nie ukrywam, że zawsze mi życzliwa Gazeta Wyborcza natychmiast to podchwyciła, no i trochę poszła za ciosem, trochę ten cios wstrzymała, dlatego że intelektualiści wprawdzie bardzo ostro protestują, ale chyba nie zawsze są pewni, czy ten protest jest trafny, ponieważ ja, wbrew supozycjom intelektualistów, jednak te pogłoski sprawdziłem.